To jeden z najbardziej zasłużonych klubów sportowych Sieradzkiego, z piękną tradycją i wieloma sukcesami. Miejski Klub Sportowy Jutrzenka Warta obchodził swoje 90-lecie. Jubileusz uświetniła drużyna piłkarska Juve, która w sezonie 2014-2015 zdobyła pierwsze miejsce w sieradzkiej klasie okręgowej i po raz piąty w historii klubu awansowała do czwartej ligi. Jubileusz świętowano na uroczystości w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Proboszczowicach. Wśród gości, których serdecznie witał prezes MKS Jutrzenka Zbigniew Zakrzewski, byli przedstawiciele władz gminy i miasta Warta z przewodniczącym Rady Gminy i Miasta Grzegorzem Kopackim i burmistrzem Janem Serafińskim, radni miejsko-gminni i rady powiatu sieradzkiego, a przede wszystkim działacze i piłkarze klubu oraz przedstawiciele firm wspomagających Jutrzenkę. 33 najbardziej zasłużonych dla MKS Jutrzenka działaczy, piłkarzy i wspierających klub otrzymało okolicznościowe statuetki. Burmistrz Jan Serafiński odczytał list gratulacyjny. Były też życzenia i wiele ciepłych słów dla Juve z Warty. Jutrzenka to klub, jak się wszyscy przekonaliśmy, z charakterem, klub, który promuje i rozsławia naszą gminę i miasto. To klub, który ma wielu fanów, wielu kibiców, zwolenników, sympatyków, którzy nie wyobrażają sobie Warty bez właśnie Jutrzenki. Grzegorz Kopacki i Jan Serafiński wręczyli prezesowi Zbigniewowi Zakrzewskiemu statuetkę upamiętniającą jubileusz 90-lecia klubu. Była też nagroda dla Zbigniewa Zakrzewskiego, który już od 14 lat pełni funkcję prezesa Jutrzenki. Dla prezesa Zbigniewa Zakrzewskiego za pracę oraz zaangażowanie na rzecz klubu burmistrz gminy miasta Warta Jan Serafiński oraz przewodniczący gminy miasta i Warta Grzegorz Kopacki. I bardzo proszę o gratulacje. Gratulacje i życzenia oraz puchar upamiętniający jubileusz przekazali także radni powiatowi Tomasz Baliński i Krzysztof Żubrowski. Historię klubu przedstawił Hubert Kamola, zasłużony piłkarz, działacz i kronikarz MKS Jutrzenka. Historię mamy tak przedstawioną na pięknych zdjęciach, te symboliczne puchary świadczą o tym, że jest to historia pełna sukcesów. Hubert Kamola przypomniał, że 25 marca 1925 roku 21 mieszkańców Warty założyło w tym mieście pierwszy klub sportowy o nazwie Czerwoni. Rok później powstało Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Był też klub Strzelec. W roku 1953 już była Jutrzenka, Ludowy Klub Sportowy Jutrzenka, która później przekształcała się w różne nazwy, przedrostki, Ludowy Klub Sportowy i Turystyczny, MKS, LZS. To się tak zmieniało w latami. W latach 50. pojawił się w Warcie trener zapasów Marian Pantik z Łodzi. I zaczęła się wielka era sukcesów zapaśniczych. Zespół występował Jutrzenki w drugiej lidze. Były sukcesy krajowe z mistrzostwami Polski. Wystarczy wspomnieć jedno nazwisko, Jan Marliński, mistrz Polski juniorów, jedyny w historii mistrz Polski dla Jutrzenki i Warta. Zapaśnicy byli też mistrzami polskich ludowych zespołów sportowych. Najwięcej emocji wzbudzali jednak piłkarze, którzy w latach 60. i 70. XX wieku grali w klasie B i w klasie A. Bez większych sukcesów, które przyszły dopiero na początku lat 80. Do klasy A już przyjechali żołnierze z panem Januszem Studnickim, z trenerem, i oni w ciągu 2 lat awansowali do czwartej ligi. I to były naprawdę największe sukcesy. Ten zespół według mnie był najlepszy w historii naszego klubu, bo walczył z Wartą Sieradz o trzecią ligę. Pamiętny mecz 1-0 z października 1984 roku oglądało 3000 widzów. Po odejściu piłkarzy, którzy odbywali zasadniczą służbę wojskową w Sieradzu, nastąpił kolejny kryzys. Jutrzenka spadła do klasy A. Z czasem jednak odbudowano drużynę, do czego przyczynił się utalentowany piłkarz i trener Ryszard Golan. Ryszard Golan awansował z Jutrzenką w 1995 roku do klasy międzyokręgowej, bo wtedy tak to się nazywała czwarta liga kalisko-sieradzka, i przez 3 lata graliśmy w klasie kalisko-sieradzko-międzyokręgowej. Wówczas również pojawiły się największe sukcesy w historii klubu, czyli zdobycie pierwszego halowego mistrzostwa ziemi sieradzkiej w 1999 roku,
a także wygranie Okręgowego Pucharu Polski z Czarnożyłami w finale. Mecz oglądało około 1500 widzów i w nagrody graliśmy w centralnych rozgrywkach Pucharu Polski. Przegrywając z KS Zmyszków w pierwszej rundzie z drugoligowym zespołem 0-2. Kolejna reorganizacja sprawiła, że w 1998 roku Jutrzenka spadła z czwartej ligi, ale już po dwóch sezonach awansowała. Po roku znów spadła i kilka sezonów spędziła w klasie okręgowej. I w 2008 roku pojawił się Mariusz Wróbel i zaczęła się kolejna era sukcesu. Jutrzenka była blisko awansu przez 4 lata, jednak się nie udawało. I dopiero w roku 2012, pół roku wcześniej Jutrzenka zdobyła drugie halowe mistrzostwo ziemi sieradzkiej i w czerwcu 2012 był awans do czwartej ligi. Po dwóch latach gry niestety znów opuściliśmy czwartą ligę. W międzyczasie zdobywaliśmy kolejne dwie halówki. No i w tym roku wracamy na swoje miejsce, czyli do czwartej ligi pod dowództwem pana Zbigniewa Zakrzewskiego. Spotkanie było okazją do wspomnień i refleksji. Pamiętam, jak naczelnik miasta wezwał mnie, a wtedy byłem dyrektorem spółdzielni kółek rolniczych w Warcie. No i weszłem do gabinetu, patrzę, siedzi, nie znałem wtedy, porucznik Studnicki. No i była mowa o tym, żebym przyjął prezesostwo. No i żeśmy się dogadali. No i ciągłem to, wtedy drużyna była w B-klasie. Przez 3 lata awansowaliśmy do okręgówki. Pamiętam te mecze z Wartą Sieradzką. Był to wtedy stan wojenny. No ale impreza była bardzo, znaczy mecz z Wartą Sieradzką to ściągnął tutaj około 2000 ludzi. Wygraliśmy ten mecz. Prezes Roman Kamiński przyczynił się do pierwszych liczących się sukcesów piłkarzy Juve. No, największy sukces, jaki za mojej prezesury Jutrzenka osiągnęła, to był rok 2001. Wtedy zdobyliśmy halowe mistrzostwo województwa sieradzkiego jeszcze wtedy. Następnie Puchar Polski województwa sieradzkiego. Graliśmy w centralnych rozgrywkach w 1/64 Pucharu Polski. Przegraliśmy wtedy z klubem sportowym z Wyszkowa, z drugą ligą. No i awans do czwartej ligi w tym roku był. No, wspomnienia są miłe. I dlatego do tego klubu włożyłem dużo serca, dużo czasu prywatnego. No i do tej pory zostałem kibicem. Jerzy Janas był w latach 60. i 70. jednym z najlepszych piłkarzy Jutrzenki, trzykrotnym królem strzelców tego klubu. Dwukrotnie wybierany był najlepszym sportowcem Warty. Mnie wprowadził kolega Rudecki, starszy był, Józiu Rudecki, to był jeden obrońca i później trenerem nawet jeszcze naszym tutaj był właśnie, kupę lat. Także to się lata ciągnęły, piesyki grały w ten czas, takie były słynne też piesyki, Jędrek Kotłowski, dużo takich chłopaków było, co myśmy po prostu, no od młodych lat już tak, od trampkarzy można powiedzieć, żeśmy weszli tak. I człowiek to się zakochał w tę piłce i tak trwało, kupę lat trwało. I później jak poszedłem do wojska, to grałem w trzeciej lidze w Arkonii Szczecin, grałem też jeden sezon. Później w Korabiu grałem też Świnoujście, bo jak w wojsku byłem, to przenosili. I później jak przychodziłem, to grałem tutaj na dziką kartę. To się grało, bo w Pogoni trochę grałem, to jest Zuńska Wola i tej Warcie Sieradzkiej krótko, także się cały czas ściągnęło. I później wszedłem jako kierownik drużyny do zarządu w naszym klubu Jutrzenki Warta i wiceprezesem byłem, jeden najdłuższy wiceprezesem i byłem prezesem klubu również też, tylko że wszedłem do rady u nas gminy miasta Warte i musiałem zrezygnować i na moje miejsce wszedł właśnie Zbyszek Zakrzewski i tak do tej pory ciągnie. Hubert Kamola był piłkarzem Juve przez 22 lata. Zaczynał w 1986 roku. Na Jutrzence się wychowałem, to był mój drugi dom od najmłodszych lat. Od 1986 roku byłem oficjalnym zawodnikiem, ale wcześniej już trenowałem pod okiem właśnie Ryszarda Golana jako junior. Później już przeszedłem wszystkie szczeble juniorskie, seniorskie i teraz w Old Boyach. Sprawia mi to przyjemność, to jest całe moje życie. Pisałem pracę magisterską na ten temat, napisałem książkę o Jutrzence. Zbieram wszystkie statystyki, od kiedy pojawiłem się w klubie w wieku tam 16 lat, już tak starszy chłopiec, to już zbierałem wszystkie wyniki, wycinki, składy, gole. Po prostu mnie to bardzo interesowało od początku i tak zostało do dziś. No jesteś redaktorem, moim zdaniem, najlepszej gazetki klubowej tutaj w regionie.
Dziękuję bardzo, nie mam za dużo konkurencji, bo nie wiem, czy jakiś inny klub jeszcze prowadzi takie wydawnictwo. Zaczęło się w roku 95 i trwa do dziś, już 20 lat będzie w sierpniu. Właśnie to też było z okazji awansu do czwartej ligi, wówczas Kalicko-Sieradzkiej. Ponad 150 numerów już się ukazało tej gazetki. Staliśmy się miesięcznikiem, kiedyś byliśmy wydawani na każdym meczu podczas Warcie. Teraz miesięcznikiem. Mam fajną kadrę redakcyjną, zespół, więc radzimy sobie i 20 stron prawie jest na każdym meczu w miesiącu, raz w miesiącu. Jednym z najlepszych napastników Juve był Jakub Dzwankowski. Kawałek spędziłem czasu na boisku wśród kolegów tutaj. Awansowaliśmy do czwartej ligi, zdobyliśmy halówkę, zdobyliśmy wojewódzki Puchar Polski. No, tego się nie zapomina i to zostanie zawsze, tak? Więcej już takich sukcesów się człowiek nie będzie miał, tak? Chyba że w pracy zawodowej, tak? Z dziećmi. Od 18 lat piłkarzem Jutrzenki jest Piotr Sajda, najlepszy strzelec w historii tego klubu. No, na pewno jest dużą częścią mojego życia. Spędziłem tu dużo, dużo miłych chwil. Były też złe momenty, ale no cóż, no, na takich imprezach tutaj i jeśli świętuje się 90-lecie klubu, tylko pamięta się o tych dobrych. Takie spotkania na pewno to duża frajda, takie naprawdę miłe emocje i bardzo... Bardzo, bardzo dobrze, że klub i tutaj działacze organizują coś takiego i dbają o pielęgnują tą historię tego klubu, bo tak jak wcześniej tutaj rozmówcy mówili, jest to duża część historii naszego miasta i my przede wszystkim, ci ludzie, którzy są wychowankami klubu, zawsze to mocno przeżywają. Jutrzenka to jest moje życie. Od dziecka chciałem grać w Jutrzence. To był klub dla mnie to był klub najlepszy na świecie, także bardzo się cieszę, że tu jestem. Dobrą atmosferę w klubie odczuwają zarówno piłkarze, jak i trener Jutrzenki. Patrząc z perspektywy tego czasu, który tutaj gram, w tej drużynie, to naprawdę tutaj niczego nie brakuje, jeżeli chodzi o aspekty jak i sportowe, tak i no, finansowe jako zarząd. Naprawdę tutaj nigdy nie było problemów. Nie można temu klubowi naprawdę nic zarzucić. Na pewno dużym czynnikiem jest to, że duże wsparcie daje miasto. Dzięki temu naprawdę każdy tutaj, który przychodzi, zawodnik, naprawdę nie ma problemu z tym, żeby się zaaklimatyzować i do jakichkolwiek powodów narzekać. Jak i sportowych, tak i naprawdę zupełnie innych, pozaboiskowych. Bo jaki obiekt mamy przygotowany, wiadomo, jak tutaj przychodziłem, to takiego obiektu nie było, tak? Ale z biegiem czasu, patrząc z perspektywy tego, co tutaj zrobili, to naprawdę zrobili bardzo duży postęp przez te 5 lat, które tutaj gram. I naprawdę tylko dziękować burmistrzowi i całej Radzie Miasta, gminy Warta, że starają się promować Wartę na całe województwo w tym momencie, bo awans zrobiliśmy do czwartej ligi. Klimat do pracy jest bardzo dobry, zarząd, jak i sponsorzy i tutaj władze gminy w zdecydowany sposób pomagają. Wynikają z tego, mi się wydaje, też wyniki, które no, w jakiś sposób tutaj promują naszą drużynę do wyższej klasy. Zdobyliśmy ten awans z dosyć dużą przewagą punktową. No i myślę, że teraz najważniejszym celem będzie utrzymanie i to utrzymanie jednocześnie będzie podziękowaniem dla wszystkich i kibiców, i władz, i wszystkich osób, którym zależy na jakości piłki w Jutrzence. W taki sposób no, możemy się tylko odwdzięczyć, utrzymując drużynę w czwartej lidze, a to jest naszym najwyższym celem. Pewnie tak będzie, bowiem władze gminy i miasta Warta od lat wspomagają Jutrzenkę i czynią to z przekonaniem, bowiem Juve to... Klub z tradycjami. Tak już podkreślałem, klub z charakterem, klub, który rozsławia, promuje gminę i miasto Warta. Klub, który ma wiele osiągnięć, wiele sukcesów i myślę, że będzie się dalej rozwijał. Nasuwają się same dobre refleksje. Tak naprawdę z tym klubem jestem związany dosyć długo. Nigdy nie grałem może w piłkę nożną w wymiarze zawodnika klubu sportowego Jutrzenki Warta, aczkolwiek jestem głębokim sympatykiem. Zresztą jako i przewodniczący obecnej kadencji, która trwa od 2002 roku, jest to moje oczko w głowie. Zawsze staram się przekonywać radnych, tych wszystkich, którzy mają wpływ na to, że warto inwestować w klub sportowy.
bo jest to po pierwsze nasza wizytówka, po drugie historia sama mówi to, że powinniśmy dbać o ten klub, pokazywać się i zawsze za każdym razem, kiedy nie udało nam się utrzymać tej klasie, tej czwartej lidze, zawsze by było przykro. Kiedy musieliśmy jechać na boiska niższych klas, gdyż uważam, że miejsce naszego klubu jest minimum w tej czwartej lidze, choćby ze względu na organizację tego klubu, na finansowanie i ludzi tych, którzy kochają. Kochają sport i swój klub. Do takich ludzi należy prezes Zbigniew Zakrzewski, który ma swoją receptę na sukces. Ciężko pracujemy. Tworzymy drużynę długo i mamy dobrą współpracę, ale nawet bardzo dobrą współpracę z Urzędem Miasta i Gminy, czy Gminy i Miasta Warta. I to jest chyba recepta. No. Dobry skład zarządu, dobrych ludzi, którzy bardzo, bardzo kochają piłkę. I takich sympatyków oraz wielu sukcesów życzymy Jutrzence w kolejnych dziesięcioleciach.